Cześć, jestem Ola. Z nową mową mówię już 1,5 roku. Chciałam podzielić się z Wami moimi doświadczeniami i refleksjami na temat terapii. Nie będę kłamać, początki są trudne, ciężkie, trzeba się przyłożyć, no ale bez pracy nic nie będzie. Nie bójcie się, bo warto. Potem jest coraz lepiej, to Wam bardzo pomoże. Trzeba być cierpliwym, trzeba się przykładać, robić nagrania sumiennie, wystąpienia, rozmowy, ale są efekty, no i warto. Ja już jestem 1,5 roku, mówię sobie swobodnie, bez żadnych zająknięć. Występuję w szkole na jakichś spektaklach. Normalnie rozmawiam ze znajomymi, chodzę do sklepów. Że warto na początku się przyłożyć, bo potem widać, że jest naprawdę dobrze. Cześć, nową mową mówię już 1,5 roku. Zaczęłam ją w styczniu 2015. Dużo od tej pory zmieniło się w moim życiu. Przestałam bać się załatwiać różne sprawy, skupiać tylko na tym, jak mówię, i przestałam się czuć gorsza od innych. To dodało mi dużo pewności. Co pomaga w decyzji o podjęciu nauki nowej mowy? Wiem, że wiele osób ma z tym problem, mimo że wie, że jest to słuszna droga, ale jednak ciężko im się zdecydować. Myślę, że rodzina. Ja też dużo czytałam o nowej mowie, jak to wygląda. Determinacja, chęć zmiany czegoś w swoim życiu, żeby wyglądało inaczej, lepiej. No, głównie trzeba samemu chcieć, ale rodzina też dużo pomaga. Ich wsparcie. No, często też to, że oni cię zapiszą, a ty masz iść, nawet taki przymus troszeczkę, ale to jest dobre. Od miesiąca jestem konsultantką w Avonie, sprzedaję kosmetyki, perfumy, kremy, znajduję nowe konsultantki, rozwijam się. Powiedz, jak to jest mówić nową mową podczas sprzedaży produktów? Świetnie, naprawdę. Normalnie mogę z każdym porozmawiać o wszystkim, przedstawić im składy produktów. Bardzo fajnie. Jak reagują klienci, kiedy słyszą Twój spokój w mowie? Reagują takim samym spokojem, myślę. Tak zauważam, że oni też zwalniają troszeczkę swoją mowę. Myślisz, że styl, sposób mówienia pomaga w handlu, w sprzedaży? Myślę, że tak, bo taki spokojny jednak jest lepszy niż tak szybko wszystko, bo wtedy nie każdy może zapamiętać, jeśli ktoś tak bardzo spieszy. Taki wolny, spokojny myślę, że jest lepszy.